to jestem 100 km od Winhuk. Pojadę na pustynię. Pustynię, która ma kolor pomarańczowy. A dlaczego idę teraz zamiast łapać stopa? Bo tam był taki znak z zakazem łapania stopa. No to myślę sobie, taki chuj. Więc biorę pod uwagę, że w naszym kraju znak ma ważność do kolejnej drogi czy skrzyżowania, to idę tutaj, bo 200 metrów dalej jest ten, nie? Czekajcie, chyba idę siku. Kurwa, akurat dwa auta jadą. No nic, właśnie się dowiedziałem, że zrobiłem głupotę, nie mając kapelusza, bo go zgubiłem. Już zbliżam się do pustyni. Do celu mam 240 km. Jakie są minusy? Po pierwsze, kompletnie nic prawie tu nie jeździ. Po drugie, właśnie się kończy asfalt. Mój plecak dzielnie łapie stopa. Chyba se majtki na głowę założę, cokolwiek. Ale mnie zjara. To będzie rzeźnia, chłopaki i dziewczyny. Dziadziuszek mnie taki tutaj podwiózł. Śmieci miał do wyrzucenia, chwastki miał do wyrzucenia. I on do mnie mówi: ale ty, to jest daleko, masz jedzenie, masz wodę, kapelusz. Ja mówię, no kapelusza nie mam, ale mam ręczniczek. Jedzenie, no niepotrzebne w sumie, choć teraz żałuję. No mam wodę, 2 litry, kurwa mało. W tym miejscu musiałbym powiedzieć, że niech Bóg błogosławi pojedyncze drzewa. Minusy są takie... Czekajcie, kupał to już. No niestety. Skręcasz czy nie skręcasz? Nie wiem. Plecak stoi na widoku z flagą Polski, co nie wiem, czy jest dobrą decyzją, bo właśnie minął mnie samochód z miejscem i się nie zatrzymał. Więc być może ja odstraszam flagą Polski, a nie zachęcam. No jakby nie było, to są Niemcy. To znaczy, biali mieszkańcy tego otóż regionu w Namibii i w ogóle całej Namibii to w większości Niemcy z pochodzenia. Na samym końcu XIX wieku Niemcy zwyciężyły tutaj z Wielką Brytanią, przejęli tutaj to miejsce i tutaj założyli swoją kolonię. To w Niemczech zrobili taką propagandę, że jak ktoś chce się osiedlić tutaj w Namibii i założyć swoją farmę, może zabrać tyle terenu, na ile stać go, żeby ogrodzić. No i wtedy ludzie przyjeżdżali i robili ogrodzenie, wiecie, na kurwa 30 km, 30 km, 30, 30, taki kwadracik sobie pykli. Razem to daje, Boże, jedyne, nawet nie chce mi się tego obliczać. No i tak dzisiaj właśnie wyglądają tutaj jeszcze farmy, że one sobie się ciągną. I cały czas widzisz płot, aż nagle jest takie wejście i wszyscy są zadowoleni. Patrzcie na to. Ani tego nie widać. Ta droga się ciągnie, ona jest cały czas prosto. Niestety GoPro nie uchwyci tego, co uchwyci oko. I nic poza tym nie ma. Ani widu, ani słychu. No to co? Złapałem na stopa. Kogo? Policję. No i pomogli mi. Wielką błogosławię policję. Przynajmniej. To na Mimi. Oni są mili tutaj. Zdecydowany kraj. Zobaczymy, co będzie dalej. Troszkę dziwna sytuacja. Zapytałem się, gdzie kupię najtańsze jedzenie. Chcę coś zjeść, nie? Gość mi pokazał na tych tam, co stoją pod drzewem. Ale po chwili mówi: ale ej, ale czy ty jesz psy? Ja patrzę. Mówię, jak psy? No jest. No wieś, to je, afrykańska wieś, no co mają jeść? Jedzą psy. Mówiła mi Ania: bądź gotów do łapania stopa o 6 rano. A ja wstałem o 6 rano, a nie byłem gotów. O 6.25, jak już właśnie skończyłem składać namiot, wjechało 50 aut, bo otworzyli bramę. No i nie ma nic, kurwa. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale kupiłem wodę zimną, jedyne co mnie cieszy. No i co? Będę łapał stopa. Liczę na to, że ktoś zaspał, bo pochlał. O, coś jedzie. Dobra, ja chowam kamerę, bo wiecie, ja muszę wyglądać przyzwoicie, żeby łapać stopa. A patrzcie, tam jest ta pustynia. Koloru pomarańczowego. Dobra, chowam, bo...
Jeszcze nie wiem, czemu to robię, przecież zadeklarowałem wszemi wobec, że w góry nie pójdę. A wybieram się na... Jak to nazwać? Wydma... Udało mi się wejść na górę. Już wiem, dlaczego ludzie z rana jadą. Czy tutaj jakby było kurwa 40 stopni? Nie. Nie wiem, czy ja chcę wchodzić na kolejną górę. Nie chcę już na kolejną wchodzić, bo moje łydki umarły. Wyobraźcie sobie, że mi auto zatrzymało się. Nie mogę ocenić narodowości. Pytałem, że gdzie jadę. Mówię, że no już na następną górę. Patrzą się na mnie, a jak tu przyjechałem? No ale to stopem i teraz jadę na kolejną, a potem wracam. A, patrzą się na siebie? Nie, sorry. Patrzę, kurwa, jeszcze mi się takie coś nie zdarzyło, żeby ktoś się zatrzymał na stopa w Parku Narodowym, gdzie wiadomo, że auta nie jeżdżą normalnie, tylko turyści. Oni, no, patrzą na siebie i nie. To mi się jeszcze nie zdarzyło. A tę bułkę w kieszeń. No i bardzo szybko mogę opowiedzieć wam, co tu się dzieje. A mianowicie, tutaj jest takie miejsce, gdzie można tylko i wyłącznie jeździć samochodem 4x4. Choć powiem szczerze, niektóre z tych samochodów wydaje mi się, że ledwo tutaj dałem radę. Ja na szczęście jadę Land Cruiserem z Italiancem, zajebisty gościu. Jest pięknie. A gdzie jesteśmy? W ogóle to jesteśmy na pustyni. Co to jest za pustynia? Jest to obok miejscowości Sesriem. Nie wiem, zapomniałem, jak się nazywa ta pustynia, ale chodzi o fakt, że wiecie, no pustyni to no nie jest mało ogólnie w Afryce, ale ta pustynia jest jedną z takich bardziej wyjątkowych. Dlaczego? Bo jest koloru pomarańczowego. Tak, wydmy mają kolor pomarańczowy, choć na przykład przede mną jest, choć GoPro raczej tego nie uchwyci, ale jest mieszany, jest taki powiedzmy piaskowo-pomarańczowy. No i co? Tu jest jakaś taka oaza. Czy oaza, nie wiem, gdzie jest woda, ale miejscówka jest całkiem. Podoba mi się. Jak widać, można tu dojechać stopem, choć było ciężko, naprawdę zrezygnowałem. Ja poddałem się, powiedziałem, dobra, rezygnuję, nigdzie nie jadę, pierdolę. Ale jednak okazało się, że da radę. Jeżdżę z panem, ale pierwsze co zapytał mnie, znaczy pierwsze jak już zapytał, skąd jestem, ja mówię z Polski. On mówi, o Wojtyla, czyli fajnie. Powiedziałem mu, że my też w Polsce Italianców lubimy. Już nie będę mu wspominał, że nasze dziewczyny sikają na ich widok, co mnie osobiście może i trochę denerwuje. Ale są wolne, tak samo jak my. Jesteśmy wolni, więc damy radę. Jesteście teraz świadkami, jak się wygląda tradycyjnie tutaj. No, co jem? Szybko wam powiem. To coś kosztuje 30 groszy. Może to przypominać pączka, ale nie ma nadzieja. Kurwa, mogłem łapać. Idę do typa zagadać. Teraz taka sytuacja, opowiem wam, nie za bardzo mi tutaj ładnie mówić, ale wyobraźcie sobie, złapałem stopa pana, który jest historykiem. Oczywiście powiedziałem mu, że jestem z Polski, więc zaraz zaczął się oczywiście temat
naszej historii. Oczywiście znał temat, oczywiście jest tutaj z Namibii, tak? Jest murzynami. Wyobraźcie sobie, że uczy dzieci w Parku Etusza i znał historię naszego powstania warszawskiego. Opowiadałem mu też o rozbiorach i o tym, jak przez 123 lata, tak naprawdę przez kilka powstań walczyliśmy o naszą wolność. Ale głównie chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że mnie weźmie jutro na safari i zrobi to za połowę ceny, bo oczywiście tutaj, nie za cenę, tylko za to, że zapłacę mu za paliwo, więc i tak będzie zajebiście, no. Może być. I tej kwoto. No i właśnie w ten sposób, nie wiem czy wiecie, zaraz tutaj odwrócę, może mnie będzie widać, może nie. Dostałem się w jedno z takich miejsc, gdzie naprawdę ciężko się dostać bez naprawdę drogo. I jestem tutaj, bo pan tutaj historyk, który pracuje w najbliższej szkole, zabrał mnie tutaj, bo jego ziomeczek jest tutaj kierownikiem, więc tak mówiąc delikatnie jestem tutaj raczej z Niemcami, bo widać, że bogaci jak... Znaczy no i język też jest taki, jaki jest. I bawimy się, no to piwko i słuchamy muzyki. Najlepsze jest to, że kupujemy piwo w cenie takiej jak tutejsi pracownicy, bo właśnie jego ziomek to jest kierownik. I tak to wygląda. Co się jutro dzieje? No mam takie szczęście, że śpię u tego gościa. Dodatkowo zawiezie mnie rano w miejsce, gdzie jest taka miejscówka, gdzie się czeka, aż przechodzą te całe zwierzęta, słonie i tak dalej. No i ja tam będę sobie przez 4 godziny siedział i czekał na jego powrót. A o 12 mi odbierze i pojedziemy na takie małe safari jego autem Toyota Avensis. Moje marzenie i mam nadzieję, że takie po powrocie autko kupię, żeby jeździć, robić prelekcje po Polsce. Dlaczego mówię o takim aucie? Bo potrzebuję samochodu, który w ciągu tygodnia bez problemu zrobi 1000 km bez żadnych, że tak powiem, zbędnych awarii. Fajne, bo gościu chce iść na studia i pytał się mnie o tanie miejsca. Mówiłem mu Ukraina, Polska. Rzeczywiście by się nadawała. Powiedziałem mu, jakie mamy w miarę ceny, ile kosztuje u nas uniwersytet. A on ma tylko licencję. To oczywiście tutaj z licencjatem można już być historykiem, uczyć w szkole. Ale on chce zrobić tego mastera, czyli nie magistra. Więc niech przyjedzie na te 2 lata, niech zrobi. Przecież to jest człowiek, który będzie płacił za siebie i jeszcze odprowadzał podatki, aby pracował. A potem wróci do Namibii. I tyle. Kończę, bo ładnie śpiewają. The ruling party swap. Yeah? It was also sponsored by the communists because we hated apartheid that was sponsored. I understand the situation. By America. Capitalists sponsored the government that was colonizing us. Yeah. Do you know Jonas Savimbi? Who? Jonas Savimbi. No. The one tiny guy. He once said, if you are in a ditch and you want to get out of that ditch and you raise your hand, you don't mind who is helping you because you want to get out of the ditch. I don't like this red flag, you know, communist flag. Yeah, the red flag, it means the red flag this time was for the... You know how many people dead for communism? I know. 100 million people. I know African people don't know this because here communists help. Yeah. Any country, first time communist help, later killing. First time what is in Russia, first time this Bolshevik. You know, yeah. These people helping for people, everybody is happy, yeah, we change, Tsar go out, no, yeah, it's fantastic. And then later, everybody dead. You know why? Because communist first time is beautiful, is your the best friend. Later is dictator and kill everybody. Yeah, that happened in Europe. In Africa, it was a different situation because... Yeah, it's any continental have different situation. Mm-hmm. In South America have situation what is... communism is heroic because everybody like communist because it's anti-capitalism. Capitalists anti-USA. It sponsored our suffering, that's why. And I understand African people why like communism. Yeah. Trochę się rozgadaliśmy w historii.
Michael Jordan, I like him. And Muhammad Ali. Yeah, Muhammad Ali? Yes, that's my hero. Who is it? Tuivo. He's in Namibia? Yeah. He's the former, he's the one who came up with the party that is ruling today. The apartheid imprisoned him for 17 years. 17 years. Yes. Americans, they called him a terrorist. American? Yeah. I say you, American is the biggest terrorist in the world. Bob Marley. Tego jeszcze w Afryce kontynentalnej nie przeżyłem, a mianowicie mój pan kierowca, nauczyciel tutejszy, zaprosił mnie tutaj ładnie do swojego domu. Wiecie, to jest dom tutaj, wiecie, przez rząd mu dany, bo jest nauczycielem w Parku Narodowym. Widać, że nie jest tutaj długo, ale mówiąc delikatnie. Mieszkam tu z córką, więc też wiadomo, spierdol musi być, a że jest bez żony, no to wiecie jak jest, bo jego żona jest, powiedzmy tak, pracuje jako marynarz w wojsku, więc jej większość podobno tylko miesiąc jest w, że tak powiem, wolna w ciągu roku, więc trochę szkoda. Jestem tutaj, zaprosił mnie, w ogóle jest mi bardzo miło, ale nie jest to, wiecie, to jest Afryka, więc za paliwo i tak dalej, i tak panu zwrócę, bo będzie mnie brał jutro na safari, więc wiecie jak jest. No to może bym białego złapał, no ale to wiecie, i tak mam szczęście, bo byłem w kilku miejscach, gdzie normalnie bym zapłacił tyle pieniędzy, a nie zapłaciłem nic. No ale co teraz? Idę pod prysznic, bo ma normalny prysznic i normalną porcelankę i idę spać. On poszedł z córką spać do, nie wiem, albo kolegi, albo koleżanki, ale pewnie koleżanki. Więc idę spać zaraz. Jak to się mówi, jedziemy z rana na safari. Pan tutaj mnie, czy już nie pan, to już mój kolega, zawiezie mnie na miejscówkę i wraca do pracy. Poza tym jedziemy, czy jedzie też zawieźć swoją córkę do szkoły. Ona się cieszy, bo mówi, jak to biały człowiek w naszym domu i beka, nie? W ogóle sponsorem tego odcinka jest Karma, nie? Wyobraźcie sobie, pan mi pożyczył aparat. Będę mógł z przybliżenia kręcić różne zwierzęta. I to będą żyrafy, będą to słonie i wszystko inne. Widzicie, karma wróciła. Postanowiłem z rana znowu, żeby było tak jak za czasów Ameryki Południowej, czyli przygoda. I tak teraz będzie. Wracamy do korzeni. Mimo, że jestem nieprzygotowany na safari ze względu na to, że po prostu moja kamera, czym jest GoPro, nie jest przystosowana do tego, żeby po prostu jeździć w takie miejsce. Dlaczego? To jest dobre, żebym ja sobie chodził, gadał głupoty, ale żeby mu pokazać widoki, GoPro się nie nadaje. Po pierwsze, w nocy nic nie widać. Gołym okiem widzę wszystko w nocy. Ta kamera wszystko fajnie kręciła, a w tej kamerze wszystko jest czarne. Nie ma czegoś takiego, że coś widzisz, więc nie nadaje się. Druga sprawa. Mimo, że coś ode mnie jest 20 metrów, to na tej kamerze wygląda, jakby było 100 metrów i to jest takie małe, że no nie widać tego. Dlatego fajnie, że mi tutaj gościu pożyczył. Na pewno się to przyda, bo będę mógł zrobić zooma naprawdę do samego ryjka. Zwierzęta lgną do wodopoju. I no i właśnie do tego miejsca przychodzą sobie słonie i inne zwierzęta napić się. Ale na razie jeszcze nie przyjdą, no bo jest zachmurzenie. Jest godzina 8:19, co oznacza, że za 2 godziny gdzieś pewnie przyjdą, jak wyjdzie słońce. A ja dokończę śniadanie. Oczekiwaniu na zwierzynę przysnęło mi się i mi tutaj taki gościu mówi, ej, wstawaj. Ale mi się spać chce, no kto to widział o 5:30 wstawać? Tutaj jest wodopój i tutaj przychodzą lwy. Widzicie ten płot? Ten płot to jest jedyne zabezpieczenie dla tych domków. No tutaj raczej na dziko spać lepiej, no nie, lepiej tego nie robić. Dobra, ja włączę zajebistą kamerę.
podłączę. Cyk. Już chodź się kurwa napić, godzinę się zastanawiasz. Ej, idź pan w chuj z tą kurwa. I nadchodzi ten czas, kiedy odchodzę z tego miejsca i jest niesmak. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że po prostu ja wczoraj tankowałem i tak dalej, razem no nawet uważam, że był grubo na plusie. On teraz do mnie, ten pan, no że ile mu zapłacę, będzie dobrze. Money. Huh? Money. For what? It's for me. I wyobraźcie sobie, że doszło do sytuacji, że on chciał pieniążków. Ja mówię, ale jak pieniążków, kurwa. Tak, znaczy nie do niego mówię, ale tak sobie. Ktoś jest twoim przyjacielem, tak dalej. No i wyszło jak wyszło. Oczywiście dałem mu 10 dolarów. Powiedziałem, że więcej nie mam i tyle. On zawiedziony. No dobra. Nie ma co gadać. Przed chwilą spotkaliśmy komercyjnych ludzi Himba, którzy za fakt, że kręcę film, chcieli pieniążków. Afryka. Ale niestety tak już w życiu bywa. Ktoś jest dla ciebie przyjacielski, a potem chce od ciebie pieniędzy. No i po raz kolejny jestem wam zmuszony opowiedzieć historię. Chcę, żebyście wiedzieli, zanim tu pojedziecie, co was czeka tak naprawdę. Zabrała mnie babka na stopa. Dosyć szybko ją zapałem, bo tak naprawdę już wychodząc z bramy widziałem, że jedzie. I co? Oczywiście ty jesteś milionerem, Polacy są bogaci, już nawet mi się nie chce o tym z nimi gadać. No wychodzę z auta, tak dalej. I ona chce, wchusiana, w sumie tyle kasuje co innych. Ja mówię, no ale przyjechałem stopem. Ona, że ją to nie obchodzi, że to nie jest jej biznes. Ja mówię, widzi pani, właśnie na tym polega Afryka. Bo ludzie nie mają w ogóle serca i choćbyś zdychał z głodu, to ci jeszcze oplują, powiedzą $5. Tak jest właśnie w Afryce, jeżeli chcesz wiedzieć. Nie przeżyjesz tutaj. Bo kurwa, ludzie tu nie mają żadnych zasad. Chrześcijańskie kraje Afryki nie mają w ogóle zasad. Są ludzie bez serca, bez jakiejkolwiek empatii. I ich nic nie obchodzi. Po prostu jesteś pierdolonym białasem i masz płacić i tyle. Będą cię dymać, jeszcze raz dymać na kasę. Będzie się z tobą zaprzyjaźniał, będzie twoim kumplem, kurwa, będziesz myślał, że z nim jadłeś z jednej miski, a potem... Oczywiście nie jadłem z jednej miski, bo wczoraj miałem zaledwie dwie bułki. Zjadłem je z paprykarzem, bo już nie miałem nic innego. I co? Wieczorem sobie siedzę na głodzie, bo na głodzie. Przynosi reklamówkę ugotowanej kukurydzy i co? I wpierdala. Jedną, trzecią, czwartą. Nie zapytać się, czy chcesz. Oczywiście ja bym odmówił, bo tak jest mój zwyczaj. Ale chodzi o fakt. W Polsce, zanim weźmiesz gryza, to ty zapytasz się, potem czy jest pewny, a po trzecim razie już powiesz, kurwa, jedz i tyle. Takie są zwyczaje w Polsce. Tutaj mają cię w dupie, masz zdechnąć. Jesteś jebanymi pieniędzmi. Masz płacić. Ich nic nie obchodzi. I teraz powiem bardzo kontrowersyjne słowa. Ale tęsknię za krajami muzułmańskimi. Ludzie w krajach muzułmańskich mają zasady. Mają serce na dłoni. Choćbyś zdychał na ulicy, on miał ostatnią kroplę wody, to on ci tą ostatnią kroplę wody da. A w chrześcijańskim kraju powie ci, kurwa, $5. Tak jest właśnie. Mimo mówię to, jak jestem chrześcijaninem i to wierzącym. Ale niestety, wyzbyli się, przynajmniej w Afryce, chrześcijanie, jakichkolwiek zasad. Są dupkami i tyle. A w krajach muzułmańskich ja się czuję jak rybka w wodzie. Bo kiedy czuję zagrożenie i nie wiem, gdzie spać, tutaj, gdybym poszedł do gospodarza,
i zapytał. To on tak popatrzy, a ile zapłacisz? Nie zapyta, kurwa! Czy możesz, że nie powie ci, że możesz położyć się tutaj w holu, u mnie w pokoju. On ci tego kurwa nie powie. On ci powie, nie, że w namiocie masz spać, to jeszcze ile zapłacisz? I tyle. A w kraju muzułmańskim powie, ola, ola, nie będziesz spał w namiocie, jesteś moim gościem, to nie przystoi przed Allahem. I śpisz u niego w domu, jesz z nim z jednej miski, rozmawiasz z jego rodziną i tyle. Nienawidzę krajów Afryki chrześcijańskiej. Mam ich tfu w dupie, ale to miejsce pierdolę. Nie mam nerwów, po prostu moje nerwy doprowadziły, że ja się prawie rozpłakałem. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich.